Nasz pierwszy wyjazd kamperem, czas start. Spakowani, upchani, pierwszy wyjazd. Dzieciaki w fotelikach pomachać do nas. Cieszycie się? Fajnie? Zuziu, ale tobie to trzeba ręce przyciągnąć. Proszę bardzo, koleżanko. O tak, i dociągniemy. O tak. Mężu? Tak. Jedziemy. Nasz pierwszy wyjazd kamperem, czas start. Nasze lustereczko, w którym widzimy dzieci. Mężu, jak wrażenia? Demonem prędkości to nie jest. No ale pewnie wiekowy, pewnie silnik słaby. Niby 100 koni. No ale też jest ciężki, bo ważyliśmy go na stacji diagnostycznej, to było około 3 tony 100 do jazdy taki. No 80, 90 z przepaści. No okej, okay, no. Nieźle. Z przyczepą wydaje mi się, że się szybciej jechało. To nasz pierwszy wyjazd, rozkręcimy się. Tak. Czubik. Się zrobi chipa na 200 konia. Tak, zrobisz chipa. To nasz debiut kamperowy. Jak na razie jest super. Jest ok, tak. Jest wygodniej niż z przyczepą. Testujemy też nową nawigację, ściągniętą dla tirowców. Już widzę, jeden mankament jest taki, że nie pokazuje, na którym pasie należy zostać. Pokazuje nam, jak biegnie droga, ale jak mamy kilka pasów, to w przeciwieństwie tak jak Google pokazuje, na którym pasie należy pozostać, tak tu tego nie ma. Więc to jest taki minusik, ale pokazuje nam wszystkie CPN-y na naszej trasie wyznaczonej, wszystkie parkingi, mechaników. Czas dojazdu to jakiś taki średnio pi razy drzwi, bo to liczy chyba prędkość, nie wiem, 60 na godzinę, tak? Ponieważ ustawiamy tu rodzaj auta, jakim jedziemy, typu czy to jest ciężarówka, czy van. My mamy ustalone na van do 3,5 tony. No i wysokościówkę mamy ustawioną 3,10 m. Szerokość tam, nie wiem, 2,25 chyba. I długość 7 metrów. Wow, wiatr boczny. To jest o wiele bardziej niż przyczepa. Czuć. Wiesz, na przyczepie pewnie też czuć, tylko my jedziemy w samochodzie, to w samochodzie tego nie czujemy. O, Zuzia już, sok poleciał. Nasze pierwsze rozkładanie. Markizy. Zuzu. Baba. Cześć, cześć, wyciągaj tego smokula. Baba. 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 Widzimy się jutro. Jutro pójdziemy na spacer zobaczyć, jak tu jest. Leniwy poranek. Właśnie wstaliśmy. W sumie to dzieci nas obudziły, tak to byśmy pewnie jeszcze spali. Mąż mój szuka szczotki. Znalazłeś w końcu? Dwie półki na krzyż i miał z tym problemy. Jak ci się podoba? Zimno było trochę w nocy. Żona żałowała na ogrzewanie. Mężowi się wstać nie chciało do kontaktu podłączyć. A nie. Thank you.
ciebie, no. Co? Poczekaj, wciągnę w ruch. Fajne, fajne. Mi się na to najbardziej ten Defendery. Ten Land Rover z tyłu tam podoba mi się najbardziej. Ale oba są Defendery, tylko jeden jest, ten jest chyba świeższy, ten jest młodszy, tak wygląda. Opa! Gdzie jest Szymonek? Chodź, poszukamy. Nie, 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 nie. O nie, musimy tu iść. Zjemy serek, co? Chcesz serek? Strasznie padało całą noc. To był taki test kampera, że jest szczelny. Nic nie cieknie. I powiem wam ciekawostkę, bo my na przykład o tym nie wiedzieliśmy. Jest tutaj markiza. I sąsiad nam dopiero powiedział, żeby ją ustawić krzywo, to wtedy deszczyk nie będzie zbierał się w środku, tylko spływał na jedną stronę. I tak zrobiliśmy. W sumie wszyscy tu tak mają. Mniej lub bardziej, ale pod kątem. Korzystając z okazji, że jesteśmy na zlocie i jest tutaj technik od instalacji, tu, to sprawdzimy sobie w naszym nowym nabytku wszystkie instalacje i w tym lodóweczka, bo troszkę tak lipnie chodzi na gaz, więc pan powiedział, że tam trzeba jakiś płomień wyczyścić i będzie dobrze. O, już wiem, że trzeba zamknąć, przekręcić. O, jaka pomoc. Tylko, że jak zostanie pół kluczyka w środku. To jest właśnie. Czy był zapas kudzony? Tak, zasypiony. Szymek, pomagasz? Duża różnica, taki było później po czyszczeniu, że wychodził w ogóle z tego palnika, wcześniej? A wcześniej to było równo z palnikiem się chowało. To dlatego tak słabo tak mroziła. Słabo chłodziła. Zobaczymy różnicę. Ale zimno na dworze. O, poczekajcie, dobra. Zobaczcie, wcześniej tu woda. Zobaczymy jak za jakieś pół godziny, no, za godzinę co będzie. Nawet. Zamykamy, ciągniemy do siebie. No i przekręcaj. Czekaj, o, Boże święty, siłę to ty masz po tatusiu. Już, synku, nie dotykaj lepiej.
jesteśmy pozytywnie zaskoczeni, a raczej nie zaskoczeni, bo teoretycznie kupiliśmy go z myślą, że nie cieknie, ale naprawdę nie cieknie. Już pada mniej więcej 12 godzin już pada, nic nie widać, nic nie cieknie, nic nie jest mokre. Dzieciaki oglądają bajkę na internecie. Dobrze, w dobrą stronę. A za kierownicą siedzi żona. Paskudna pogoda. Okropna. O, jakieś wyścigi były, bo już chyba trzeci jedzie z takim jakimś Seicento mocno poobijanym. Ale to nie jest do domu, to jest do... A, nie. To jest do... Klerach. Synku, zaraz. Do Do Krynku jedziemy kupić mleki w Heinke, bo planujemy modernizację naszego kampera na model 2020. Tak. Zaczynamy od zlewu kuchenki, bo jest najtańsza.